Okej, okay, płyta. Dobra. No, super. Jako gość zwykły może wyjdziemy. No ale wciąż zostawił swoje futro za sobą. Lord Panterton do ojca Nigella. Lord Panterton do Sir Manleya. Proszę tędy. O, o, ta muzyka. No i nie, podwędzili nam ciuchy. Futro. Nasze własne futro. No, jesteśmy w końcu w środku. Ten pan to pewnie główny recydent. No, właściciel tego domu. Wielkie nieba! Manley, to ty? Słucham. Popę lat, przyjacielu. Przejeżdżałem obok twojej pięknej posiadłości i pomyślałem, że wpadnę na momencik. Bardzo miło z twojej strony. Panford? Panford Panterton, ale przyjaciele mówią na mnie. Panfordzik! Pamiętałeś? Napijesz się herbaty, Pinfordzie? Czemu by nie? Ależ z przyjemnością. Nie mógłbym wymówić nie. Dzień dobry, ser. Podano herbatę. Życzy pan sobie filiżankę? Wypiłbym nawet półtorej. Suszy mnie. Po wczorajszym. Kostka czy dwie, Lordzie Panterton? Bez kostek. Dziękuję. Nie słodzisz. Więc może życzysz sobie plasterek cytryny albo mleko? Najbardziej lubię zwykłą, brązową herbatę. Brązową? Przecież herbata jest brązowa, czyż nie? To Earl Grey, wasza lordowska mość. Dobra, może być. Lej ten Grey. Dzisiejsza korespondencja, sir. Połóż na biurku. Dziękuję. To wszystko. Gość ma wielki podbródek, to mogę na pewno powiedzieć. Byłeś rano na polowaniu, Panford? I to ma być rozrywka? Znam 100 lepszych sposobów na spędzenie popołudnia niż ganianie po polach. Poza tym to odrażające. Nie, jestem wegetarianinem. Ach, wybacz, ale muszę tam wracać. Nagonka jeszcze trwa. Zrobiłem tylko małą przerwę na herbatę. Zostaniesz u nas na kolacji? Z przyjemnością. Doskonale. Popuść pasa, przyjacielu. Kucharz obiecywał, że dziś będzie roast beef i pudding. Yorkshire. Świetnie! Już popuszczam pasek na maksa. Ja doprawdy muszę już iść. Serio? Zapnij się. No. Dzięki. Okej, okay, więc jeżeli nikogo teraz nie ma w tym pomieszczeniu, możemy się trochę rozejrzeć po tym domu. Na przykład, może zacznijmy od tych obrazów, bo czemu nie? Tu prababcia Sir Manleya. Wisi trochę krzywo. Może miała krzywicę? Nie. Zupa biskupa. Zupa biskupa? To jeden z najpiękniejszych widoków. Pełnia lata. Słońce wschodzi tuż nad kamiennym kręgiem w Stonehenge. Mógłbym na to patrzeć godzinami. Ten herb? To herb rodzinny, prawdziwie arystokratyczny. Każda ćwiartka jest bardzo ciekawa. Nigelowi najbardziej podoba się lewa górna z tym sympatycznym jednorożcem. Zanim oprawiono tkaninę, leżała jako plet na fotelu.
Nigel godzinami głaskał jednorożca, więc materiał się trochę wytarł. Okej, więc kamerdyner poszedł. No, i co my tu mamy? Tak, widzimy, że tu jest plan tego pomieszczenia. Tutaj okna, fotele, jesteśmy tutaj jak są aktualnie. Mamy tu kominek, 4 jest tu zaznaczone. I jeżeli coś tutaj zrobimy, tutaj jest pokazana strzałka, to się usuwa i ukazuje się sekretne pomieszczenie, w którym jest ukryte to. Tak, Guy Fawkes. Tak. Zabawka Nigella jest ukryta za kominkiem. I żeby się tam dostać, musimy, no, niby coś zrobić z tym herbem, na której ćwiartce jest ten jednorożec. No, ale zaraz wykombinujemy, o co chodzi. Tak, tutaj jest ukryty plan. Czekajcie, jeszcze raz zerknę. Dobra. O, nie dali posłuchać tego dżingielka. Takiego dramatycznego. Dobra, tu mamy korespondencję. Rachunki, rachunki, listy w stylu jesteś na liście zwycięzców. A to co? Kochana mamo i kochany babciu, nienawidzę obozu. Jest mi źle i chcę wracać do domu. Proszę, zabierzcie mnie stąd, wasz załamany syn, Nigel. Że jak? Ktoś tu bas gra bardzo, bo ja tego nawet nie mogę odczytać z wyjątkiem wykrzykników. No ale wyraźnie jest stempel obozu. Tylko że nie ma na nim obozu. Więc nie wiadomo, o co chodzi. Ale w każdym razie bierzemy ten list w nasze posiadanie. Dobra. Co możemy zrobić? Aha, najpierw kominek, ale najpierw... Pogrzebacz. Tak, pogrzebacz. Bierzemy. I co tu jeszcze? Bingo. Tak. Tutaj jest ten herb. Tada! Pam, pam. No. I jak zrobić, no coś tym z herbem, żelaznym herbem, bowiem musimy zrobić niby coś z tym jednorożcem. Mamy pogrzebacz. Może to zadziała? Bardzo sprytne, Nigel. Pan Guy Fawkes, jak mniemam. I udało się. Mamy ulubioną maskotkę Nigela. Guya Fawkesa. Wypchanego oczywiście, on nie żyje od kilkuset lat. No i przekrzywiło się lustro, więc poprawmy. Takie leżące lustro może przynieść pecha. Lepiej je podniosę. O! A te sobie tutaj zabawiają się z naszym futerkiem. I kim jestem? Uratuję was. Jestem wielki i różowy. Wspaniały. Dobra, teraz ja. Kim jestem? Cześć, tu Fangłówkę. Może coś ci się popsuło? Umiem naprawić wszystko. Nieźle, nieźle. Teraz ja. Dawaj. Mina różowego bezcenna. Ale za nimi... Po nasze futerko, kochane. Bez niego jesteśmy nikim, tylko zwykłą panterą. Albo Lordem Panfordem. Panfordzik. Okej. Z tego co pamiętam, jeżeli się przyspieszyło tę cutscenkę, to oni tak śmiesznie na siebie wbiegali, w sensie te cienie. O ile tak sobie przypominam. No, i jesteśmy w Stonehenge. Bardzo śmieszne, cwaniaczki. Co? Chwila. No, słyszę taką, wiecie, taką muzykę pasującą idealnie do sytuacji, w jakiej się... do miejsca, w jakim się znajdujemy, tak fascynujące miejsce jak Stonehenge, ale... Ło! Nawet nie wiedziałem, że oni gadają Stonehenge w tym właśnie utworku.
Nie wiedziałem, naprawdę. No, nie słuchałem nigdy na tyle głośno, żeby usłyszeć. Ale dobra. Tak, na razie nie wybiegniemy prosto na nich tak z buta, na chama, że odzyskamy naszą własność. Nie, po prostu, no jednak to są podejrzane typki. Więc jakby tu do nich dojść? Może najpierw od tyłu spróbujmy? Słyszałeś coś, szczurku? Spoko, stary. To pewnie tylko wiatr. Nie bądź cykor, stary. O, szczurek. Jakie to straszne. Psst, wandale. Wow. No i... Oglądaj sobie, ile chcesz ten obraz, panie Jackson. My tu mamy zachód wschód słońca nad Stonehenge na żywo. Dobra, moja kolej. Uwaga. Jestem różowa pantera. Różowa pantera. Różowa. Różowa. Różowa pantera. No kim jestem? Różową panterą? Tam za dużo ci podpowiedziałem. Okej. Dobra. O. Znaczy, no już wiem ja, co na... Wow. Wiem, co należy zrobić, ale no najpierw coś pokażę. Nie chcę wieszać luster. Muszę tylko odzyskać moje różowe, prawdziwe ja. No, kurde, bardzo lubię ten dialog. Lubiłem i będę lubić. Daj spokój. Zobaczą się, pikawa im przestanie pikać i mam dwa trupy na głowie. To też niezłe. Nie chcę wieszać luster. Muszę tylko odzyskać moje różowe, prawdziwe ja. Ciekawe, co będzie jak Fox. A, nie da się. Brak integracji. Okej, okay, i co należy zrobić? Najpierw musimy iść tędy, żeby oni znowu się obrócili. Słyszałeś coś, szczurku? Spoko, stary. To pewnie tylko wiatr. Nie bądź cykor, stary. Dobra. O! No nie! Macie być odwróceni! Spoko, cicho, stary. No. Kurczę, Zenuś! Miałeś spakować moje okulary! Szczurek, przecież nic nie zrobiłem. No, tak. Trzeba zrobić, żeby się odwrócili, czyli iść tam. Następnie poświecić, odbić promienie słońca przez lustro tak, aby ich oślepnąć. Oślepnąć, ta! Żeby ich oślepnąć. No, żeby ich oślepić. Tylko najpierw trzeba doprowadzić do tego, żeby słońce wzeszło, czyli kliknąć najpierw na szczurka, aby on namalował to graffiti. Wtedy tylko słońce wschodzi. No, i możemy to zabrać. Co tam?